W związku z obostrzeniami sanitarnymi żadna słupska fontanna nie została na stale włączona w te wakacje. Od kilku dni działa jednak ta w parku Waldorfa. Wszystkie są podświetlone, czego efekt najlepiej widać po zachodzie słońca. Fontanna ma kształt kaskady, woda przepływa przez 2 poziomy. Aby ją zobaczyć, trzeba się jednak spieszyć, bowiem fontanna jest właśnie w trakcie rozruchu technologicznego. Sprawdzane jest, czy i jak działają poszczególne jej elementy i czy nie są konieczne poprawki i korekty. A że te będą, to już wiadomo. Kamieniarze muszą poprawić odpływ wody tak, by nie zalewała ona schodów prowadzących do pomnika z jednej strony, a z drugiej terenu zielonego. Po zakończeniu rozruchu technologicznego, który potrwa do końca tygodnia, fontanna wyschnie. Kiedy z niej i ze wszystkich pozostałych w mieście ponownie tryśnie woda, jeszcze nie wiadomo.